Witam Was tutaj, cześć, cześć, Znosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Campus. Wow, ale tutaj nami zakręciło. I w dzisiejszym odcinku chciałbym zrobić dwie rzeczy. Poprowadzić naszą sekcję pociągów towarowych i pasażerowskich na drugą część miasta i zająć się naszym nowym kampusem. I tak, ponieważ nie wiem, czy ktoś oglądał, co się na razie też z mojej perspektywy nikt tego nie mógł zobaczyć, ale może czymś, nie wiem. Pojawił się nowy dodatek, jeżeli chodzi o właśnie cenę tego. Teraz pytanie. Aha. Chyba to tak się ładnie budowało, bo tutaj to nie jest jako moje wspaniałe IT. Ta część. Tylko są zwykłe biura. Nie, to wracać do IT. Dobra, natomiast tak, bo mamy nowy dodatek, jeżeli chodzi właśnie jako City Center. Chętnie bym go gdzieś użył, ale na razie to jeszcze nie mam w sumie pomysłu, gdzie. To by fajnie wyglądał. No dobra, to pomyślę jeszcze nad tym. I tak, jest dużo, bardzo dużo ludzi, gdzie się chce budować. To jest po prostu aż niesamowite. I tak, ja zacząłem sobie pomiędzy odcinkami tutaj trochę budować naszego torbiska. No, tutaj się ciągnie, tu się ciągnie. Tu w ogóle wstawiłem jeszcze straż pożarną. O tym na dole. Tak ciekawie, dosyć powsuwane tutaj różne rzeczy są. I tutaj się właśnie ciągnie nasze torbisko. Tu i tu jest na razie jeden zjazd do naszego dworca. Tak, jakby coś. Natomiast jeszcze trzeba tutaj dociągnąć resztę. A tu widzę, że wy nie macie wody. To oczywiście mam już ją dociągamy. I teraz tak. Jeżeli wy tu macie te ładne podłączenie. Tak, tutaj też puściłem naszą kolej jednoszynową. Teraz idzie tędy i tu ma ładne zakręty. W obydwie strony. Teraz tak górą musicie przejeżdżać. Natomiast tutaj by się na pewno. Tu się na pewno przyda dworzec towarowy. A na razie jeszcze nie mam na niego pieniędzy. Chcą się budować ludzie. A jak tam nasz kampus? Bo tak, dałem już mu pieniądze na projekt. Ten, na pracę naukową. Tak, jeden na to akademicki kiedyś się skończył, ale tego chyba nie miałem jak pokazać zbytnio. No i tak, ludzie jakkolwiek tu czasami coś, ewentualnie ktoś tu przyjedzie. My to na live robiliśmy, więc dosyć dawno już. Ostatni odcinek się z tego pojawił. Ale to tak, zobaczmy. Akademiki mamy. Świetlicy nie mamy. Może byśmy zaczęli od stawienia jakichś budynków tutaj właściwie. Tak, możemy teraz budynkami kręcić, więc o wiele jest lepiej. Jakieś te główne budynki, takie te z wyższych stron, wiadomo, gdzie indziej bym chciał postawiać. Okej, tutaj mamy tam naszą część dolną, którą na razie nie chciałbym się jeszcze zajmować. Natomiast taka świetlica chyba rzeczywiście może być, możemy gdzieś ustawić tutaj przy tej autostradzie i tutaj właściwie to nawet ją gdzieś tutaj w tym. Tak, nie, chyba bokiem. Czyli bo to co to jest? Dział utrzymania zieleni. To chyba oni gdzieś już są, czy mi się wydaje. Nie ma nawet działu utrzymania zieleni. Oj. To jest akurat już przegięcie. Dział utrzymania zieleni sobie postawimy gdzieś tutaj właściwie. Do nich poprowadzimy sobie gruntową drogę. Tak, najpierw poprowadzimy sobie drogę gruntową, a później ich postawimy. Tak, tu sobie zrobimy taką drogę gruntową. O. Nie możemy jej doprowadzić na drugą stronę, ale tak czy siak. Tutaj, dotąd i tu będzie właśnie nasz dział utrzymania zieleni. No, tu sobie go postawimy. Dobra, i będzie po prostu ładnie tutaj wyglądać, jak powinien wyglądać. Klub teatralny. No dobra, to tych to już trzeba byłoby gdzieś postawić. I dla mnie świetnym miejscem na taki klub teatralny właśnie byłoby gdzieś tu. Tu z tyłu tego. To tak, tutaj widzę, jest jakaś fałda tu się zrobiła. Nie wiem zbytnio skąd właściwie. Ale no dobra, niech już będzie. Okej, i teraz wyrównaj do tego, no dobra, niech będzie. Coś tu się pokręciło najwyraźniej. Tak czy siak, ten budynek teatralny nasz sobie, tutaj postawimy taki teatrzyk, zrobimy pod skałami. To będzie jakieś takie ciekawsze tutaj może schowanie. Jak to się nie podłączyłeś? Jesteś blisko tej ścieżki. No. To się podłączył. Dalej, co my tu mamy? Skrót teatralny, to postawiony. Dział utrzymania zieleni postawiony. Świetlica tylko nie postawiona. No to świetlice to na pewno już teraz postawimy tutaj, z tej strony i jeszcze w miarę na górce. Więc sądzę, że o, tak w tej perspektywie byłby ładnie postawiony. Teraz tak, na siebie trzeba jakieś tej ścieżki doprowadzić. To oczywiście będzie dosyć dużo ścieżek się rozchodzić. I to wszystko później będzie jeszcze na sam koniec schowane w lesie i jakimiś różnymi artystycznymi rzeczami, ponieważ wiecie, to jest Akademia Sztuk Pięknych. Właściwie można było to nazwać, bo to jest w sumie. Cały czas nie mamy nazwy do naszej akademii, ale
ale w przyszłości się na pewno pojawi. Dobra, zobaczmy jak tam. Okej, atrakcyjność kampusu jest na wysokiej już poziomie. Ludzie, z tego co mi się wydaje, mogą dojeżdżać już pociągiem. Nie wiem, czy to robią. A, bo tu jeszcze dojeżdża gdzieś dalej ten pociąg. I tutaj tak, tu będzie część handlowa dla naszego kampusu. I ich zrobimy tutaj w tym naszym dziale shopping center. W sensie center, ponieważ sądzę, że to... To jest nowa rzecz, a byłoby warto gdzieś Modern City. O to mi chodziło dokładnie. I jakieś specjalne tutaj rzeczy, to tak, recykling na pewno. Czy coś tutaj jeszcze z tego bym tutaj ciekawego dorzucił, targi książek. Tak, bibliotekę można było im tu w sumie postawić, bo aktualnie nie mam tutaj żadnej. Dobra. Ulgi to nie. Mecenas, proszę bardzo, zakaz wysokiej zabudowy. Zakaz ruchu ciężarowego, zachęta dla rowerzystów. Zakaz silników spalinowych. Przemysł 4.0. Nie, to na razie tyle. Nawet związków zawodowych nie macie możliwości. Nie ma to łatwo. I oni tu się będą nam ładnie budować. A nie, dobra. Zastanawiam, czy coś tam mi nie nadaje. Dobra, no to postawiliśmy sobie. Tak, gdzie postawimy, damy miejsce dla ludzi, żeby się budowali, bo jest ładny popyt na nich i ten popyt wykorzystamy sobie budując nową dzielnicę mieszkalną po tej stronie do naszego przemysłu. To będzie taka zwyklejsza dzielnica, bez jakichś takich, nie wiadomo, jakichś odjechanych rzeczy oczywiście. Poza jedną rzeczą. W środku tej dzielnicy, to będzie dzielnica okrągła, jak ktoś może się domyślać. O, chwilę dopisuję. Poczta, właśnie, czy jest tutaj poczta? No jest, to przecież jest, musi być. To tak, pocztę oczywiście tutaj postawimy, ale zastanawiam się, jaką dać im główną komunikację. Czy kolej linowa, kolej jednoczynowa może będzie wjeżdżać gdzieś do środka. I po środku sobie postawimy ten jeden z dużych tych dworców. Nie ten, ten. Chociaż trochę mi się... Trochę szkoda mi postawić takie wielkie coś na środku. No, to na środku postawimy sobie to i dookoła tego będą jeździć bambaje. Dobra. Tak to możemy zrobić. I nie inaczej. No tak, na to sobie postawimy... Nie będziemy już wymierzać środka tej dzielnicy. Po prostu sobie uznamy, że jest 10 tutaj. I sam środek musimy wyrównać trochę, żeby... O, po prostu tutaj jakby coś, jakieś fałdy nie wchodziły. No, to postawmy nasz budynek główny. Dookoła którego to będzie się wszystko kręcić oczywiście. W ten sposób sobie narysujemy siatkę i będę mógł dookoła tego teraz myśleć. Bambaje... No i tak, mamy właśnie tutaj dylemat, bo możemy zrobić albo, żeby one tutaj... jeździły dookoła i to było jako pętla, chyba to będzie najlepszy pomysł. Tak mi się też wydaje. Tak, na pewno będzie musiała być ta droga tutaj doprowadzona, o ta. To niestety nie podlega żadnym... dyskusją. Dajmy sobie tu. Czekaj. I stąd jeszcze tutaj. W ogóle bardzo szybko ładnie tutaj zdalamy w tym mieście pieniądze. Dobra. Stąd tu i stąd tu. Dobra. No i tak. Linia bambajowa. Oczywiście będzie w siatce jeździć, bo tutaj to jest. To będzie ta część. To będzie ta jedna z nielicznych dzielnic, która będzie właśnie zebrana na zasadzie siatki. Aha, ten budynek jest nierówny. No to trzeba go wyrównać. Tylko w ten sposób możemy go zrobić, dzięki temu. Tak? A może jednak nie chce się zrobić równy? Dobra, poczekaj, to jeszcze raz. No tu jest niby teoretycznie dobrze wchodzi. Natomiast tutaj już mi nie chce dojść. Bo on jest w ogóle asymetryczny całkowicie. Tak, on ani w jedną, ani w drugą nie jest asymetryczny. Ojej. To mi utrudnia życie. Powiem tyle, to mi strasznie utrudnia życie, ale dobra, mamy siatkę wyznaczoną, więc nie musimy się tu później jej słuchać. Teraz wystarczy, że sobie ją zrobię ręcznie. Kółko dookoła tego. Tak, trochę to nam utrudni życie w przyszłości, ale... Jeżeli zrobię już to na początku, to
teoretycznie będę mieć już plan z głowy. Teraz tak, tu trzeba wyrzucić to. Nie na pomocnicze i od drugiej strony. Dobra, i tak, tu sobie wywnioskujmy, że ta hala w sumie rzeczywiście będzie gdzieś tutaj. A jednak nie. Tak, robienie takich kółek bez pomocnych narzędzi to jest bardzo trudne i smutna praca, ale... To tak, dajmy sobie może stąd. Ile tu odchodzi od tego? No nie, to musi być gdzieś tutaj dochodzić. I stąd powiedzmy, że będzie dojeżdżać tutaj do środka. Teraz tu do tego. I tu do tego. Stąd trzeba zrobić, żeby to wykręcało sobie. Teraz właśnie nie wiem. Chyba to jest ta... Nie, to jest ta kolejna odległość. Wywalmy to, bo to mnie tutaj kompletnie nie pomaga. To się, przydałoby się, żeby po prostu to było dłuższe, a nie tak krótkie. Dobra. Cyk, cyk, cyk. I teraz powinno być prościej. No, to zróbmy nawet już tak, jak oni tutaj chcą. No nie, no jest przeciągnięty, ja to właśnie widzę. No, to wywalmy to i dajmy, żeby to było gdzieś w tym stresie. Dobra. I teraz... A ja wiem, o co tu chodziło, bo tutaj to... Nie dość, że nie może być tu. Czemu tu cały czas wchodzi ta linia? Wywalmy po prostu to ulicę, będzie to. Skróćmy to może jeden kawałek. No, ale wtedy mi wychodzi to takie to krótkie, a jak weźmiemy jeden dalej, to też jest niedobrze. Bo to jest wyciągnięte. A do tego to nie chcę mi tylko wyjść. Nie. No daję, pokaż, jak to teraz będzie wyglądać. Nie, teraz jest bynajmniej. Bynajmniej to jest. Kiedy weźmiemy o krok dalej, wydaje się być dobre, tylko teraz to trzeba by mieć dłuższe. Dobra. To jeszcze raz. Ta odległość jest za krótka. To ta odległość powinna być dobra. Czy jest dobra? Sami sobie ocencie, że nie. Ale to chyba jest najbliżej, jak możemy dojść z tym, że do ładu. Albo dobra, ewentualnie jest jeszcze jedna opcja, którą możemy zrobić. Powiedzmy sobie, że damy sobie drogę. I od nich teraz odmierzymy. No nawet dotąd. To będzie za mało. Jaka to jest odległość? Raz. Raz, dwa, dwa, okej. To jest ta odległość. No ma i do tego sobie... Czekaj, jeszcze raz. Raz, dwa, dobra. To w ten sposób sobie to musimy niestety wyliczyć, bo widzę, że inaczej, jak robimy tylko z samych torów tramwajowych, mam bojowych, to to no nie chce ewidentnie wyjść. Dobra, no i teraz sobie wykręcimy nasze tory. Czekaj. Tak. Ktoś by mógł w końcu zabić tą siatkę. Ja widzę, że tutaj ewidentnie coś tutaj nie działa. Tak, sobie to zrobię ręcznie, bo widzę, że jak próbuję... No trudno, nawet czy to jest owal, czy to nie jest owal, to taki już będzie. Bo nasi humaniści są na dosyć daleko względem tego. Przynajmniej tej wyspy, więc nie zobaczę. Architekci też są na innej wyspy, więc... No. Dobra, no i to mamy teoretycznie zrobione teraz tutaj nasz okrąg. Teraz tak, tutaj oczywiście do tej części...
Tak, to sobie na razie powodzę. Tylko po to, żeby nam się tym nie rozleciało jakby coś. I dajmy, żeby nam się tutaj ciągnęła kolejna uliczka, ulica dookoła tego. Środka naszego. Państwo środka. Cyk, cyk i cyk, dobra. I tutaj odtąd nie będzie dużych takich ulic. One będą oczywiście wszystkie z drzewkami. Takie jest moje założenie. O, że to będzie wyglądać w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o same ulice, to teraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Natomiast tak, ponieważ mimo wszystko my tu nie możemy zrobić, żeby to wyglądało tak, jak wygląda w tym momencie. O, to stąd tutaj, czekaj. Bo tu jest miejsce na przejechanie tego. Przez środek. O, co nie? Stąd tu. No i powiedzmy, że stąd. Nie gadaj. Czekajcie. Naprawili tory tramwajowe. Naprawili tory tramwajowe. Nie, niemożliwe. Pewnie nie, poczekajcie. Coś mi się wydaje, że to jest niemożliwe. No właśnie, to jest niemożliwe. Po prostu w tej kombinacji nie dało się tego inaczej zrobić. No. Tak, jestem zepsuty. A już się bałem, że zepsuli. Naprawili w sensie tory tramwajowe. Na szczęście pewne rzeczy się nie zmieniają. No bo, no i tak, stąd sobie zróbmy na mniej więcej gdzieś dotąd dojazd. I teraz. Okej, okay, jakby to wyciągnąć, żeby tu przejeżdżało, a jednak nie wjeżdżał budynek. No i na pewno nie w sutek. O, jest, proszę bardzo. No bo, no i teraz w teorii mamy to zrobione w miarę dobrze. Z tym, że... nasz budynek... jest podłączony? Jakim cudem on jest podłączony do drogi? Chyba, że już się poddał i nie mówi o tym. Czekajcie, dajmy wodę i prąd i zobaczymy, czy cały czas będzie szczęśliwy. Dobra, stąd. Tak. Dobra, tu sobie podłączymy, proszę bardzo, masz to. I prąd. To jakkolwiek na razie. Ciach, ciach. No i nawet tak. Z czego oczywiście wiadomo, że tutaj sobie dociągniemy druta jeszcze tam. No nie, jednak, a już myślałem, że faktycznie to byłoby dopiero przemiana. Jakby to zmienili. Ale to jest niemożliwe, żeby takie rzeczy. Bo to by musieli już wejść w strukturę gry, a tego nie robią. Dobra, cyk, cyk. To sobie w miarę możliwości ulepszymy do tej uliczki z drzewkami. No i proszę bardzo. I tutaj cyk. Dobra. Wyrzuć światła, światła oczywiście out, światła, 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 dobra. I wyjazdy z tej dzielnicy, jak ktoś się jeszcze zastanawia, będą tramwajowe. Będą takie. To nie będą takie tradycyjne, tylko tu będą zjeżdżać się właśnie cztery linie. Zobaczymy, jak tu będzie linie, bo tu jeszcze nad tym dyskutuję sam z sobą, bo to jest akurat ciekawy pomysł. A bo jak puścimy sobie tutaj, no to właśnie będę chciał skręcić tędy, zamiast skróta. Skróta druta. I prawdopodobnie to po prostu będzie multum przystanków na postawionych, ale to jeszcze zobaczymy. Albo coś pozmieniamy, jeżeli chodzi o wjazdy, bo ewentualnie jedyne, co jeszcze możemy tutaj zmienić, to jest zmienić tutaj wjazd. O, i zrobić coś takiego. Jakby coś, ale może nie do końca. No ma, w tym momencie jedyne, co mogę zrobić, to oczywiście dociągnąć naszą tutaj tą drogę dalej i tak też zrobimy. Ramki trzeba będzie też zmienić, bo one są w takim miejscu, że tu kompletnie, no właśnie. No ale ponieważ tutaj są cztery pasy, to mogę spokojnie sobie z tego wyciągnąć w teorii. Jeszcze raz, dwa, trzy. Znaczy, nawet w praktyce to bym mógł to inaczej jeszcze zrobić, lepiej. Ale nie ma, na razie sobie zrobimy to w ten sposób.
dobra. I tu będzie sobie to zjeżdżać. Nie, cyk i cyk. Dobra, to tam zrobione. Tu sobie zróbmy podłączenie i czy tutaj jest budynek. Gdyby nie budynek, byśmy to sobie podłączyli. No, to mamy teoretycznie już podłączenie takie pierwsze. I ponieważ, tak jak tutaj właśnie Magda powiedziała, że mamy dosyć duży nakład tego, na razie sobie damy duży pędzel i to po prostu zaznaczymy jako jeden wielki obszar. Później to oczywiście jakoś lepiej wykręcimy. I to też będzie nasza właśnie shopping, ten central. I tak, zanim zaczniemy tutaj dawać nasze budynki, które z tego, co mi się wydaje, będą też samowystarczalne, zmieńmy jeszcze je. Zanim tutaj będą mogły się już budować. To będzie tak. Zakaz posiadania, recykling oczywiście, zakaz palenia, parki, rekreacja, używanie, nacisk na edukację, no bo pytać z edukacją właściwie by tutaj najbardziej pasowało, ale nie będziemy aż tak źli. Wysokie ceny, moda na parki, zwiększenie, targi na książki, proszę bardzo. To możemy dodawać. To zakaz, nie, zakaz ruchu ciężarowego, zachęta dla rowerzystów. No, na razie tutaj rowerzystów nie będziemy jeszcze aż tak bardzo robić. Zakaz, związki zawodowe, nie, przemysł. Nacisk na połączenie na pewno nie, bo to jest strasznie drogie. Nacisk na połączenie jeszcze ani razu nie zrobiłem, a to jest dosyć ciekawe. Ciekawe coś. No i tak, dookoła tego tutaj centralnego oczywiście będą sklepy. W tym nowym stylu to będą naprawdę ciekawe wyglądać. Właściwie to powinienem je zrobić na te bardziej za wysokie, ale dobra, niech będzie. I tutaj będą się budować nasi mieszkańcy. O, zawiesiło się. W sensie zapisuje się, dobra. I się zapisało. No przy zapisywaniu to akurat zawsze są te błędy, więc na nie nie ma dudy, że po tej aktualizacji cały czas nie jest najlepiej. Oczywiście edukacja. Tu sobie postawimy jedną podstawówkę. I tu sobie postawimy jedną podstawówkę. I średnią szkołę, no też byłoby miło postawić, to na razie sobie postawimy gdzieś tutaj średnią szkołę. Dalej, biblioteka będzie po tej stronie. Biblioteka też jest ważnym budynkiem. Teraz stał się jeszcze jeden nowy ważny budynek. I oczywiście woda, której na razie jeszcze nie załatwiliśmy. Stąd tu i stąd tu. I robimy na zasadzie takie, jak to było we wszystkich dzielnicach okrągłych, czyli na zasadzie pierścienia będą się rozchodzić wszystkie wody na całą tąże dzielnicę. Taka śnieżka nam się właściwie będzie tutaj robić. A, jakby ktoś się zastanawiał, seria ze Snowfalla zacznie się prawdopodobnie 1 grudnia, albo jakoś w tym momencie. I będzie kontynuowana stara seria, przez jakiś początek przynajmniej, a później prawdopodobnie się zmieni i będzie inna seria. I tak, jedyna rzecz, jaką tutaj trzeba zmienić, to ta droga nie będzie niestety taka, jak wygląda teraz aktualnie. O, tu sobie zrobimy podłączenie. I tak samo tutaj to będzie. I tu sobie zrobimy podłączenie. O, dlatego, że stąd będzie jechać sobie kolej bezpośrednim połączeniem do tego miejsca. Więc tak, tutaj widziałem, że tutaj próbowałem to tak zrobić, żeby tutaj to działało jedno i drugie. Oczywiście, że tak nie będzie. Ale tak, najpierw zanim to i owo, to zmienimy sobie tutaj ten kurs. Spokojnie, ja wiem, że takimi pociągami jeszcze byśmy musieli się zajmować. To zaraz zrobimy. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Więc tak, raz, dwa, trzy, cztery. No i tu już możemy dzięki temu... Aha. No to powiedz mi, na jakiej wysokości da się na tym przejść już. Trzy. Nie. Cztery. Na wysokości 4, no. No to jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. No ma to w takim wypadku. Raz, dwa. Raz, dwa. Dobra, i stąd teoretycznie teraz możemy sobie spokojnie wykręcić. I tak też widzę, że jest. Kurczę, teraz to jest dobry odjazd. Bym powiedział, jeżeli chodzi o naszą kolej tutaj jednoszynową. Tu sobie będzie zjeżdżać. I tu będziesz sobie wjeżdżać. No i teraz to ładnie wygląda. Właściwie to będzie, że odjechało właściwie teraz to. Tu będzie oczywiście nasza droga stać się dalej ciągnąć. No, ale na razie sobie zrobimy to w ten sposób. I stan będzie po prostu zwykłe podłączenie.
aktualnie takie, prawdopodobnie później się zmienią jeszcze bardziej. Okej. Powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że to się podłączy. I powiedzmy, że sobie stąd... W ogóle tego jakby ktoś widział, nie wiedział, my słuchamy tego nowego radia z kampusu. Ja sobie to tak nie przypomniałem. To coś na pewno nie skojarzyłem od razu na początku. No, to podłączymy sobie, świetnie. Uuu, minął rok akademicki. Okej, okay, nasi studenci tamci niestety cały czas są nieznani, szkoda, ale widzę, że kosmiczną opatę wymyślili. Kompozycja muzyczna dla odległej galaktyki. Okej, okay, dwie imprezy tego party, pracownicy działu utrzymania podczas... No, okej, okay, podczas tego party niemal pobito rekord świata w kategorii wielkości imprezy na terenie kampusu. Okej. Okay. Atrakcyjność kampusu trochę zwiększyła się, studentów ci zniknęli do zera. Okej. Okay. Nieciekawie. Bardzo nieciekawie, więc powiedział. W naszym tym drugim kampusie tak samo spadła liczba studentów. Kurde. Kiepsko. Naprawdę kiepsko. Wycieczka z odzysku. Wszystkie odrzucone koncepcje wycieczek w wypieracz w jedną niedrogę i rewolucyjną trasą trafią w każdy gust. Okej, okay, jakiś TFU. Efekty sytuacji zabawy była oczywiście niska frekwencja. No dobra, no. Tu z kolei trochę atrakcyjność wzrosła. Ale nie wiem jak. No, praca naukowa IT, proszę bardzo. I tutaj będzie... A, bo tutaj w jednym miejscu widzę, że nie ma prądu. Kinematografia, literatura teraz będzie. I pod zróbmy podłączenie z napięciem. Mieliśmy. Więc proszę bardzo. Tutaj, cyk. I nie wiem, czemu tu nikogo teraz nie ma. Będę szczery, nie mam żadnego pojęcia, czemu w tym kampusie nikt nie chce się uczyć. Tak kompletnie. Ja dodałem, że szkoła pedagogiczna może nie być, nie wiem, czymkolwiek ciekawa. Czemu teraz się mogę nawet zgodzić. Ale no, bez przesady. Dobra, w ogóle jak tam z czasem lecimy? A, to trzeba nie już kończyć odcinek. Pociągi zrobimy kiedy indziej. Natomiast tak, dorzucimy sobie tutaj jeszcze jeden pierścień za chwilę. Zacznijmy oczywiście od czegoś prostszego. Czyli od naszej kolei jednoszynowej, która będzie sobie dojeżdżać tutaj. O, co nie? I to będzie ich teraz połączenie z miastem. I dodamy jeszcze jeden pierścień po to, żeby tutaj właściwie ta dzielnica już mogła funkcjonować z bambajami. Tak, bambaje będą jakoś... Nie będą połączone w ogóle z... pozostałą częścią miasta. To będzie osobna część, jeżeli chodzi o to. A tu będzie oczywiście się dalej ciągnąć nasza kolej. Dobra, no i w teorii mamy to już zrobione. Dobra, no i stąd przynajmniej czysto teoretycznie powinno to tak nam tutaj dochodzić. Okej, okay, tu widzę, że jest jakiś problem lekki, to zrobimy na tym. No w sensie biblioteka jest dosyć dużym budynkiem, może w teoretycznie faktycznie to trochę rozwala to, ale no bez przesady. No, tu wyrzucimy druta i drut się będzie podłączać od tej strony. Cyk, cyk. Dobra, tu możemy go wywalić, tu też możemy go wywalić. Tak, powoli niestety musimy jakoś wyrzucić te druty, a to akurat nie należy najprostszej rzeczy w grze. Dobra, tutaj ładnie się to podłączyło. Tu też się ładnie podłączyło i tu widzę jest problem. No ale tak, najpierw bibliotekę sobie przerzucimy w inne miejsce. Chwilowo, oczywiście. Później sobie dorzucimy to. I teraz rozumiem, nie da się tego nigdzie oczywiście postawić. No nie. No to w takim wypadku sobie wywalimy tutaj jeden dojazd po prostu. Po prostu jak najprościej i tyle. I teraz stąd dajmy sobie drugą drogę od razu. To się kolejny pierścień. Tylko po to, żeby tutaj sobie zrobić z tego dojazd już. O. Okej, to by wyglądało mniej więcej w ten sposób. Dobra, no i teraz zróbmy sobie nasze podłączenia bambajowe i kończymy ten dzisiejszy odcinek. To tak, ciach, ciach. Czekajcie, nie. Ciach, dobra.
Tak, bo w większości jest tylko po jedna, będzie się dochodzić. I tu sobie zróbmy, no to już... Nie, tu nie będziemy sobie mieć więcej miejsca, bo na razie nie ma takiej potrzeby. I tutaj na każdej, na każdym z tych miejsc musimy... A, zróbmy sobie ten jeszcze jeden pierścień, żeby nie myślał, że go jeszcze nie zabiję, a mogę już. Ok, widzę, że on tutaj będzie też jeden z ostatnich właściwie w tej dzielnicy. Albo po prostu autosle przesuniemy. Dobra. To nie myślmy o tym, że się będzie tu już kończyć, tylko po prostu autosle przesuniemy. Dobra, tutaj. Tutaj. I tutaj jeszcze. I stąd sobie zróbmy właśnie naszą pętlę. Ok, ludzie się strasznie chcą budować. Najpierw dorzucicie sobie im tutaj miejsce do budowy. Już mówiąc, że światło trzeba po prostu dosyć dużo. Dobra. Tak, naprawdę dużo się chce tutaj budować. Znaczy, tamten kampus też jest strasznie daleko na Dudziu, właściwie bym powiedział, jeżeli chodzi o cokolwiek, więc może to dlatego tam nikt nie chce się uczyć. Ale no nie wiem, no zobaczymy. Spróbuję coś jeszcze przy nim pokręcić. Może jakbyśmy zrobili jakieś tam lepsze połączenie komunikacyjne, bo nam się te pociągi lepsze czy cokolwiek, to może będzie więcej ludzi chciało do niego chodzić, ale to jest aż dziwne, że było w tamtym ktoś przyszedł, a w tym już nikogo nie ma. Może tak dla zabawy przyszli. Sprawdzić, czy to w ogóle się opłaca. Co mi się akurat nie zdziwi jakoś strasznie. No ma, tutaj sobie postawimy, poczekajcie, gdzie ten budynek jeden z tych ważniejszych jest. Tu. Tu jest dużo miejsca, widzę. I w teorii dałoby się go tutaj jakoś wcisnąć. Poczekaj. No i będzie to trudno, bo musimy gdzieś go postawić. No bo jakoś inaczej te tramwaje tutaj... No ma to chwilowo, na razie zrobimy tutaj od jednej z tych stron, czyli od tej strony aktualnie. Sobie wyciągniemy dalej tą trasę. Za pomocą tej drogi już. A i na końcu będzie po prostu ten budynek się znajdować. No i tu będą sobie zawracać jakby coś. I też oczywiście zrobimy pętlę sobie. Cyk, cyk, cyk. I cyk. Dobra. To jest zrobione. Teraz tak, tutaj pętli nie ma i tu pętli też nie ma, to zróbmy tą pętlę. Cyk. Zawróć, zawróć i zawróć. Dobra. I tak samo tutaj będzie... czekaj. Ciach, 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 ciach. No. No i teraz wydaje mi się, że możemy już właściwie zrobić linię. W teorii w tej dzielnicy wystarczyłoby zrobić jedną linię, która po prostu przejeżdżała po tych wszystkich częściach, ale ja będę dobry i zrobię tutaj cztery już linie. Bez przesady. Więc tak, pierwszą zrobimy sobie, tu w ogóle widzę, że jest duży ruch pieszy. Co mnie też cieszy. Tutaj i tu oczywiście z powrotem. I tak, no tutaj jak zrobimy sobie to w ten sposób, to wiadomo, oni będą chcieli tędy zwrócić. Nie, chcę pojechać. Teraz powiem, czy ja cokolwiek z tym mogę zrobić. No i zobaczmy. Nie, cały czas tędy chcą jechać, to może to trzeba byłoby. To trzeba byłoby jakoś skrócić. Żeby im się nie opłacało tamtędy. No a teraz... Teraz to mi nie wejdzie, ewidentnie. Ciach i ciach. No nie, no nie. Nie ma szans. No, na razie sobie dorzucimy tutaj jeden przystanek, żeby to działało tak, jak ja chcę. I tak, z kolei stan będzie jechać na tą część, na tą linię, więc będzie tu przystanek i w drugą stronę. Tak, tu będzie dosyć dużo linii. Akurat, jeżeli o to chodzi. Aha, ja widzę, że oni tak tutaj... A, bo to jest przeciwny kierunku, dlatego tędy nie mógł sobie zawrócić. Teraz rozumiem, teraz pewnie... No zobaczymy, czy ona będzie tutaj teraz tędy będą jeździć. Tutaj... O, no jest, no przecież. No przecież, że to jest dla niego krótsza droga. A ma, to stąd sobie będziesz jechać tędy też. Więc może tak się skończyć właściwie, że to tak już zostanie. Tu sobie będziesz mieć przystanek jeden do tej zajezdni. Już taki przyszłościowy.
Nawet nie przyszłościowy, taki zwykły, zwyczajny. Okej. Okay. No i widzę, że tutaj naprawdę to nie odjechały teraz, jeżeli chodzi o to. Zmywały tam na tym okręgu. No. A to na razie wszystkie poprzerzucam tak. A chyba się skończy tak jak mówiłem, że to będzie jedna po prostu linia, która to będzie objeżdżać. No, na razie jest aktualnie tylko z tymi przystankami, które tutaj musiałem podrzucać, a wiadomo, jak skis reaguje na zbyt dużą ilość przystanków, no robią się korki tramwajowe. A tego wiadomo, żebym nie chciał. No a tutaj dojeżdżasz i teraz tak, musisz pojechać na ten przystanek. Później... No, ten chyba nawet nie potrzebujesz. Czy potrzebujesz? Potrzebujesz. To dorzucimy tu przystanek. A teraz też. Tu przystanek i tu przystanek, prawda? Zielona, tak, coś jakoś dziwnie właśnie nie potrzebuje. Coś, nie ta zielona, mam na myśli ta jasna tutaj coś. O, a ta już tutaj przeskakuje. No nie wiem, to są jakieś dziwne tutaj insynuacje series. Jak lepiej, jak nie lepiej. A no dobra. Tak czy siak, w teorii teraz to działa tak, jakbym chciał, żeby to działało. Zobaczmy, jak tam ruch. Okej, widzę, że na przystanki to oni się zbytnio nie chcą rozchodzić teraz dzięki temu. Na wszystkie, no bo nie mają właściwie takiej potrzeby, no ale to akurat nie jest chyba duży jakiś problem. Czekaj, tu dajmy sobie dojście. Zapisywanie, oczywiście. Zapisywanie, no mam, tutaj dojście. O, dobra. Tu mamy dojście, tu sobie byśmy zrobili pod tym najlepiej. Nie wiem, czy wejdzie, no właśnie, nie wejdzie. Więc zrobimy dojście dotąd. Dobra, tu się zrobiło. Tu jest już dojście i tu stąd, ostatnie. Dobra. Tu mamy jakieś jakby coś tam dojścia. Jak tam ludzie korzystają z naszej kolei jednoszynowej? O, ładnie. Powiedziałbym, że naprawdę ładnie. Są dwa pociągi i są dwa pociągi pełne. No to na bogato, bym mi powiedział. Czekaj, a ty tutaj za nimi odjedziesz, o. A ta linia jak jest wykorzystywana? Też, no bo to jest metro takie tutaj, tutejsze. Będzie z tego korzystane jak z metro, niż normalnie. No a z tego co widzę, też ładnie wjeżdżałem do naszej dzielnicy. Jeżeli odcinek wam się podobał, możecie klik zostawić łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi i chcecie zobaczyć, jak będzie się dalej tutaj to miasto rozwijać i... No właściwie co tu będzie dalej się działo, bo dzisiaj tu dużo nie zrobiliśmy, to kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. No tutaj trzeba nie trochę to zmienić chyba przy tych naszych bambajach, bo widzę, że one tutaj trochę odjechały. Cześć!